Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie, w kolejnym Get Ready With Me. Ja mam tu ze sobą już moją miętę z lodem, słuchajcie, polecam wam serdecznie, na lato to tak orzeźwia. Zaparzacie miętę, wrzucacie kilka gostek lodu, enjoy, podziękujecie mi później. Dobra, robimy sobie dzisiaj Get Ready With Me z marką Hourglass. To są kosmetyki, które przeleżały już u mnie, czekają na ten test. Już wiele z was pytało, kiedy w końcu test Hourglass. Ja kilka rzeczy dostałam na evencie, który był dawno temu, ale też kilka sobie dokupiłam, kilka używam, więc będę mogła się z wami podzielić jakimiś przemyśleniami. I będę dziś też testować pędzle i gąbki marki Boho Beauty, polska marka, także zaczynamy. Okej, zacznę sobie od opaski, bo w ostatnim Get Ready With Me wszystko mi leciało na twarz. Także tak będzie dzisiaj czysto. Słuchajcie, Boho Beauty. Przede wszystkim gąbeczki. Dostałam od nich taki zestaw. Lilacs and Rose Boho Blenders. I one są tak. Bez lateksu, wegańskie. Czuć tak, jakbyśmy nakładali palcami. Oczywiście trzeba zamoczyć w wodzie. Nadają się do podkładów, korektorów, pudrów i wiele, wiele więcej. I przychodzą w takim opakowaniu jak jajka. Zmoczyłam sobie dwa i zobaczcie, jakie ogromne są po zmoczeniu. To są przed, a to są po. Zobaczcie, jak wielki jest ten blender i fajne są ich kształty, są naprawdę przeróżne. Z niektórych stron ścięte, można nimi fajnie robić baking lub odcinać kontur. Są też takie tradycyjne, także świetne są te gąbki. Zobaczymy, jak będą nakładały produkty, ale zobaczcie, jak fajnie do konturowania. Idealnie tutaj można nimi nakładać produkty. Także fajna sprawa z tymi jajeczkami. No i jeszcze pędzle. Słuchajcie, dostałam dwa zestawy pędzli. Pędzle są wegańskie. Na początku myślałam, szczerze mówiąc, że tutaj tak patrzę, na pewno to jest sztuczne. Tak, wszystko jest sztuczne. Bardzo ładne takie szare. I są w pięknym akrylowym pojemniku. Mój głos dzisiaj wysiada! W pięknym akrylowym pojemniku, który jest bardzo widać, że trwały. Także dziś będziemy używać ich pędzli. I tak, marka Hourglass. Marka, która skupia się przede wszystkim na cerze. Cera ma być rozświetlona, cera ma być świetlista, cera ma być, wiecie, taka glow, soft glow. Mają mnóstwo rozświetlaczy, najbardziej są znani z tych palet. Proszę bardzo, takie trochę rozświetlacze, trochę pudry, trochę róże, one są wszystkie wielofunkcyjne, także tutaj nie mam jakiejś szalonej palety do oczu na przykład, większość rzeczy skupia się na cerze. To co? Zaczynamy, kochani. Zaczynamy sobie od tego primera. Zostawię wam linki do wszystkiego na dole. Mineral Primer bez oleju i z SPF-em 15. O, widać faktycznie, że nie wiem, czy tu widać w kamerze, ale takie UV jakby na twarzy się robi. Więc tutaj jest ten filtr, ja go widzę, że tak powiem, nie wiem, jak właśnie kamera to odbiera. Wiecie co, zrobimy sobie zbliżenie, żebyście też lepiej widzieli skórę. Więc tak, skóra jest jedwabista, czuję jakbym nałożyła taki jakiś silikonowy, gładki krem, tak jakby wygładza, nawilża, wchodzi, wiecie, nawilża, wypycha zmarszczki. Nie wiem, zobaczymy, jak się będzie na nim trzymał podkład. Natomiast ten primer nie jest lepki. On jest taki bardziej jedwabisty. O tak. Taki wydaje się, jakby był silikonowy. Podejrzewam, że silikon nie ma, ale wydaje się, jakby był właśnie silikonowy. Dobra, podkłady. Najbardziej znany od nich podkład to ten w sticku i uwielbiam. Szczerze uwielbiam, to jest moja kolejna sztuka. Ja mam tutaj w kolorze Warm Ivory i to jest fajny kolor właśnie taki na lato dla osób z ciepłą urodą. Natomiast dzisiaj przetestuję sobie ten podkład. Nie mam pojęcia, czy on będzie fajny, czy nie. Też widziałam go swojego czasu bardzo dużo na Instagramie. Nazywa się Vanish Seamless Finish Liquid Foundation i mam go w kolorze Bisque. I ten kolor Bisque jest bardzo znanym kolorem, bardzo popularnym. Wygląda tak, jest bardzo rzadki, więc zobaczymy, jak wygląda na twarzy. Najwyżej będę dokładać tego drugiego. Biorę tą wielką gąbkę z Boho i nakładam na połówkę i zobaczymy, jak się wtopi, czy ładnie, czy nie. No wtapia się bardzo ładnie, powiem wam, że nie widać go zupełnie na twarzy, mam wrażenie, że tak wygląda nieskazitelnie. Lecimy z drugą stroną. Kolor też jest dobry, ten bisk. Faktycznie ma coś w sobie. Nie jest ani za ciepły, ani za zimny, taki idealny odcień dla mnie, taki waniliowy. No wygląda świetnie. Bardzo mi się podoba. Oczywiście teraz się odcina trochę od szyi, no bo wiadomo, nałożyłam sobie warstwę grubą podkładu, ale naprawdę podoba mi się wykończenie, także to był podkład. Korektor. Nie mam tu żadnego korektora, więc po prostu użyję sobie troszkę z Rare Beauty. Bardzo się polubiłam z tym produktem. Kolor 130N, neutralny. Tutaj macie test. Zobaczcie koniecznie, bo naprawdę fajne kosmetyki.
Jedyne, co mnie wkurzyło na Sephorze, że na Rare Beauty nie weszła żadna zniżka, więc nie da się ich kupić taniej. Jak są te przeceny, jak są jakieś zniżki właśnie na stronie, to niestety nie. Wkurzyło mnie to, myślałam, że można troszeczkę zaoszczędzić, ale nie. Teraz, kochani, bronzer. Nie mam tutaj bronzera z Hourglass, niestety. Niestety, to już będzie chyba ostatni kosmetyk, wydaje mi się, nie z Hourglass. Dlatego użyję sobie bronzera z Chanel. Bardzo go lubię latem, właśnie wtedy, kiedy robię taki bardziej rozświetlający makijaż. To jest ten Le Beige, naprawdę warto go kupić. Kiedyś tego produktu nie lubiłam, nakładałam go za dużo, a teraz uważam, że jest totalnym sztosem i biorę tą właśnie śmieszną gąbkę do konturowania i nakładam tutaj bezpośrednio na gąbkę ten produkt. I na policzki. Coś tą gąbką mi się słabo transferuje, więc wezmę sobie pędzel do konturowania z Boho i jest to flat kontur po prostu, więc pędzlem nałożę, a gąbką będę sobie rozcierać. Tak, zdecydowanie lepiej go nakładać pędzlem. Jest to ciepły bronzer, jest delikatniejszy niż ten schudy, starcza na bardzo długo, naprawdę fantastyczny produkt. Pachnie obłędnie. Polecimy z tym kontur. Gąbką do konturu. Ta gąbka będzie też dobra do podkładu, bo ona tak fajnie jest taka duża, więc jak lubicie duże gąbki, to do podkładu, do pudru. Teraz w takim razie rozświetlacz w sticku, nigdy go nie używałam. To jest kolor Champagne Flash i wygląda tak. I nakładam bezpośrednio ten szampan tutaj na kości. Ulala, jak pięknie łapie światło, jak cudownie wygląda. Bardzo fajny kosmetyk, to mi się podoba. I teraz słuchajcie, pudry. Pudry są takie. Mam tutaj jakiś rozświetlający Brilliant Strobe Light i on wygląda tak. I na ręku wygląda tak, więc to będzie typowy rozświetlacz. I mam dwa takie pudry, które po prostu są na całą cerę. I mam tutaj puder Dim Light, który jest ich klasykiem. I ten puder jest taki jedwabisty. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na skórze. On ma być taki, tutaj go mam, on jest taki trochę rozświetlający, trochę taki wygładzający. Zobaczymy. Biorę sobie duży pędzel z Boho. To jest po prostu powder brush. I omiatam tym pudrem całą twarz. I podobno ma dawać efekt takiego właśnie glow. Nie wiem, czy nie jest dla mnie trochę za ciemny. O wow, jak ta skóra wygląda. Nie wiem jak na, wiecie, nie wiem jak wy to widzicie, ale ja to na żywo i w kamerze mi się wydaje, że daje bardzo ładny efekt takiego miękkiego, delikatnego glow. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Piękne, pięknie wygląda. I mam jeszcze takie właśnie oto zestawiki. A może wezmę sobie ten. To jest zestaw Luminous Light. Luminous Light. Tutaj mam Dim Light, czyli Dim Light używałam przed chwilą, więc wezmę sobie ten Luminous Light. I tak. I użyję sobie highlighter kontur i nałożę ten kolor. Można je oczywiście mieszać ze sobą, ten jest bardziej różowy. O wow, jaki piękny rozświetlacz. To jest taki rozświetlacz właśnie, który jest, nie daje efektu takich kresek. I teraz ten kolor, taki z różem. Zobaczymy, czy jest róż. Piękny efekt. Taki efekt bardzo, bardzo soft. Bardzo zdrowy. Teraz nałożę sobie jeszcze na oczy, może użyję tego. Zobaczmy, jak wygląda Brilliant Strobe Light. I nakładam z Short Blending tutaj. O, wow, jak świeci ładnie. Błyszczy. Piękny rozświetlacz, wow. To są takie rozświetlacze, które naprawdę można na całą twarz nakładać. Jestem w szoku. Okej, to wezmę sobie jeszcze trochę może tego koloru. Z palety, to jest Radiant Light chyba się nazywa. O, masz szerokie lusterko, nie wiem dlaczego patrzę w lustro, jak mogę tutaj. I nałożę sobie na całą powiekę. To jest taki bardziej brązowy odcień. Dajcie znać, czy lubicie taki glow makijaż. Ja na lato właśnie lubię taki make-up, bo nawet jak się, wiecie, zrobi gorąco, on nie spłynie, tak nie ściastkuje się jak matowy makijaż, tylko będzie wyglądał mimo wszystko bardziej naturalnie. Nawet jak pomiesza się trochę z naszym sebum make-up, to wygląda dobrze. Ja tylko noszę przy sobie puder, szczerze mówiąc, żeby się troszeczkę zmatowić, bo wiadomo, że po kilku godzinach ten makijaż nie wygląda aż tak świeżo jak po zrobieniu. No powiem wam, że podoba mi się. Teraz użyję sobie mgiełki Testa z Lumen. Defend and Replenish Antioxidant Mist. Można używać przed, lub w trakcie, lub po makijażu. O, pięknie to pachnie. Gdzieś były takie cukierki, które tak pachniały.
Teraz coś do brwi. I mam tutaj arch, to się nazywa po prostu arch, w kolorze soft brunette i wygląda to tak. Ja sobie to chyba kupiłam, z tego co pamiętam, nie wiem czy na Cult Beauty, i zobaczmy jak wyrzeźbi mi brew. Nie mam tutaj nic innego z tej marki do brwi, więc mam nadzieję, że to będzie fajne. Pięknie wygląda. Nie wiem, mam dzisiaj dobry dzień, jeżeli chodzi o make-up, powiem wam. Podobają mi się kosmetyki, których używam. Nie zawsze tak jest. Dzisiaj wyjątkowo mi leżą. I tak wyglądają te brwi. Chcę je troszeczkę bardziej wyrysować, więc co zrobię, to wezmę sobie taki mały pędzelek od Boho Beauty, to jest Tiny Angle. I takie pędzelki są świetne, bo można z nimi zrobić bardziej precyzyjną robotę. Jakiś fajny liner, ale też do takich prac fajnie nam się przydadzą, jak na przykład dorysowanie kilku włosków. Wzięłam po prostu, jak widzieliście, odrobinę żelu i dorysowuję. To jest fajny trik, kiedy no po prostu za pomocą waszej szczoteczki to nie wychodzi, to takim mini pędzelkiem można to zrobić. Także super sprawa. Fajne te brwi, zobaczymy jak to sobie wyschnie. Teraz oczka i mam tutaj taką kredkę, bardzo, bardzo cieniutką końcówkę. I to jest 1,5 mm Mechanical Gel Eyeliner. I jaki to jest kolor? Obsidian, więc taki czarny, czarny będzie. No i najpierw tak, narysuję sobie tutaj na górze kreseczkę. On jest naprawdę czarny i żelowy. Wow, ale jest mocny. No i na dół też lecimy w takim razie. Ale łaskocze. Lekko wyciągnę. I wezmę sobie ten pędzelek ścięty. To jest Angled Brow akurat 306, ale będzie też fajny do linera. I oczywiście wewnątrz robię taką malutką, malutką kreseczkę, żeby uzyskać efekt kociego oka tutaj. Coś takiego. Ok, i powtarzam na drugim oku i już za was wracam. Ok, tak to wygląda. Jedna kredka i trochę rozmazana, dobry pędzelek i takie kocie smoki. Caution Extreme Lash Mascara. W życiu nie używałam. Nie wiem, co ona robi, jaka ona jest. Wygląda tak. Zobaczymy, co zrobi z moimi rzęsami. Moje rzęsy już częściowo są podkręcone, częściowo poprostowane, bo byłam półtora miesiąca temu na podkręcaniu, więc już nie ma tego efektu takiego silnego. Ojejku, jaka gęsta jest ta maskara. Powiem wam, że ona nie była otwierana, a muszę ją jeszcze raz zamoczyć. Zwykle te... ale jest mnóstwo tam tego w środku. Zwykle te świeże maskary są takie bardzo żelowe, lejące, a ta taka nie jest. Ta jest bardziej woskowa. Tutaj trzeba nakładać warstwami z tego, co widzę. No fajny tusz, ale trochę jest jednak za... tak jak ja lubię takie gęste maskary, to jest chyba troszeczkę za gęsta dla mnie. Ile tu trzeba nałożyć, żeby ten efekt wyciągnąć z tej buteleczki? I do was później wrócę i wam też pokażę, jak wygląda ten makijaż, jak się trzymał przez cały dzień, bo dziś jest taki upał. No i właśnie jestem ciekawa, jak te produkty wytrzymają na cerze przede wszystkim, no i czy oko się utrzyma, nie rozmarzę, tusz, kredka, rozświetlacze. No tak wyglądają te oczy, zobaczymy jak ten tusz się zachowa. Póki co jest ok, ale nie ma jakiegoś szału. Dobra, i produkt do ust na sam koniec. Mam w dwóch kolorach, to sobie akurat kupiłam sama. I to są Confession Ultra Slim High Intensity Refillable, nie mogę tego słowa, lipstick. Czyli to jest coś, co możemy, jak nam się skończy, to możemy sobie dokupić wkład, więc fajnie. I mam kolor One Day i I Live For, dwa kolory. I w środku mamy, wkłady same są tańsze niż szminka, tak wygląda pomadka, bardzo ładnie. I właśnie ten wkład sobie dokupujemy. Ok, no to najpierw kolor, który tu wyciągnęłam, One Day. Bardzo ładny nudziak, bardzo mi się podoba. Piękny, coś w moim stylu. Jasny, ale nie jest jeszcze madziowy. Bardzo ciężkie opakowanie, bardzo takie solidne. I spróbujemy sobie I Live For w takim razie jeszcze. Fajnie, jak macie taki swój ulubiony kolor, który chcecie stosować w kółko, no to w sumie, wiecie, taką jedną ukochaną szminkę, no to fajnie, żeby myśleli z tym uzupełnianiem. Super pomysł. No i zobaczmy ten drugi kolor. Ulala, to jest dopiero mocny kolor. Ten chyba raz użyłam kiedyś. I Live For. I tu jest podpisane. Tu zobaczcie, każdy kolor jest podpisany. Tak, ten nudziak sobie sama kupiłam, a ten dostałam. Już teraz pamiętam.
fajny kolor. Przypomina mi się taki kolor jeden od Rihanny, z Fenty. Coś w tym stylu. To jest kolor Unattached. Bardzo podobny. Także tak wygląda ten make-up. Jestem ciekawa, jak wam się podoba. Co wam się podoba najbardziej? Powiem wam, że nie ma tu żadnej wtopy. Może tylko tusz do rzęs nie jest jakiś taki rewelacyjny. Naprawdę uważam, że taki efekt możemy uzyskać pierwszym lepszym tuszem, nie wiem, od Eveline. Natomiast wszystkie inne kosmetyki mi się podobają. Ja właśnie najbardziej lubię ten podkład w Siku. To jest w ogóle mój ulubiony. Ten podkład daje przepiękne wykończenie, ale ten, który mam na sobie, również mi się podoba. Pięknie się wtopił, nie wiecie, nie odcina się jakoś. I te kosmetyki, które użyłam, rozświetlające, też dają efekt takiego pięknego soft glow. Skóra się błyszczy. To jest taki makijaż, który spokojnie zrobiłabym na przykład na wieczór. Nada się i na dzień, wiecie, na gorący dzień, tak jak teraz, na lato, ale nada się też na wieczór. Wydaje mi się, że właśnie gdzieś tam, jak idziemy na jakiś zachód słońca, jak jesteśmy na jakiejś kolacji, na drinkach, to będzie ładnie taki makijaż wyglądał. Jest bardzo wakacyjny, podoba mi się, więc cieszę się, że zrobiłam teraz. Jestem ciekawa, co sądzicie o opakowaniach, bo są wszystkie dosyć takie jednolite. Klasyczne, mają swój styl, ale zobaczcie, no tak wyglądają. Coś innego niż te, które do tej pory widniały na półkach Sephory. No i jeszcze bardzo fajne produkty od Boho Beauty. Bardzo, bardzo fajne. I pędzle, i te jajeczka są świetne. Dobra, kochani, ja uciekam. Wrócę do was za kilka godzin. Zrobię podsumowanie tego, jak mój makijaż wygląda. Ocenimy go sobie wspólnie. Póki co wszystko mi się bardzo podoba. See you later. Jestem z powrotem, kochani, po całym dniu. Było gorąco, ponad 30 stopni. Zobaczcie, jak ten makijaż się utrzymał. No mówię, już nie jest taki świeży, już nie jest taki ładny, jak był na początku. Czarna kreska trzyma się, troszeczkę się tutaj w wewnętrznych kącikach rozmyła, ale ogólnie spoko. Brwi się trzymały, nie są sztywne, ale są takie przyjemne w dotyku, nie rozwarstwiały się. No i widzicie, tak troszkę się wyświeciłam, ale uważam, że jak na cały dzień na zewnątrz, wiecie, w upale, naprawdę nie jest źle. Także kosmetyki są fajne, szczególnie myślę, że dla osób, które mają bardziej suchą skórę, sprawdzą się te wszystkie rozświetlacze. Jestem oczarowana tymi pudrami rozświetlającymi. Podoba mi się takie oko. Pomadka chyba się najkrócej trzymała, bo wiadomo, jedzenie, picie i tak dalej, ale wiadomo, jak to pomadka. Dajcie znać, co sądzicie o tych kosmetykach i jak wam się podobało. Buziaki, kochani, cześć!